Dziękuję bardzo. Chciałbym nawiązać do mojego przedmówcy. Proszę Państwa, 40-30 lat temu dialog polsko-niemiecki nie istniał albo był tylko tematem niszowym. I dlatego też cieszę się bardzo, że Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która już ma prawie 30 lat i wspiera od 30 lat ten dialog niemiecko-polski, może również taką małą cegiełkę do dialogu ogólnoeuropejskiego, nie tylko polsko-rosyjskiego, ale do dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji dołożyć. I dlatego tutaj jestem i dlatego też Fundacja wspiera wiele projektów, nie tylko polsko-niemieckich, ale również, panie ministrze, wspieramy również projekty polsko-niemieckie na Ukrainie, w Mołdawii czy w Rosji. I to tutaj jest jednym z takich przykładów, jak Fundacja Polsko-Niemiecka działa i jak współpraca polsko-niemiecka jest ważna dla kształtowania polityki wschodniej Unii Europejskiej, czy również polityki wobec Rosji. I proszę Państwa, często obraz polityki niemieckiej to jest taki, że to jest interes ekonomiczny, że to jest Nord Stream i tak dalej, ale również wsparcie niemieckich fundacji, jak Fundacji Naumana, czy tutaj wsparcie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji, to jest cel działalności naszej fundacji i dlatego cieszę się, że tutaj jestem i życzę Państwu tutaj ciekawych obrad i jestem bardzo ciekaw wyników tej dyskusji. Dziękuję bardzo.